Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a oto przed wami CSM Fusion, panie i panowie, ale jak pewnie się domyślacie po tytule, będziemy grać pewną modyfikację, panie i panowie. Pewną modyfikację, która trafiła po części do CSM-a Zabijam Mayhem. Jest to, panie i panowie, Red Day. Dostałem komentarz pod pierwszym odcinkiem Zabijam Mayhem, jeżeli dobrze pamiętam, pod pierwszym, ale pod którymś odcinkiem Zabijam Mayhem, że właśnie, jeżeli graliście w community właśnie modyfikacje do Fusion o nazwie Red Day Episode 1, to jest basically Zabijam Mayhem. Let's give it a try. Point of no return. Nie wiem, czy będzie na raz, bo z tego co widziałem na internecie, całość tego epizodu trwa godzinę. Są chyba 3 poziomy do przejścia. Także będziemy grać poziomami, mi się wydaje, na normalu. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jestem mega ciekawy tej modyfikacji. To jest pierwsza modyfikacja, jaką gramy w ogóle, jeśli chodzi o CSM sama na tym kanale. No i zobaczymy, może nie ostatnia. Nie, przepraszam, graliśmy jeszcze w CSM 4, graliśmy w Wydmy. I graliśmy go karty. I nie wiem, czy coś jeszcze graliśmy. Chyba graliśmy tyle. To jest trzecia, ale pierwsza taka typowa kampania. Okej. Okay. Let's go. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Russia 2 years after invasion. Okej. Okay. To miejscowość. Let's see. Co zrobili moderzy w CSM-ie, co? CSM Fusion 2017 Custom Campaign. By Dead Cadaf. Okej, okay, w porządku. Jest i sam. Będzie dubbing? Czy użyte po prostu linie? Chyba animacje z tego, z normalnie z trójki. O kurde, jebiłem, jak wyjdzie Red Day Episode 1. Nie, powiem, trochę ich idzie w rosowych kierunkach, ale idą. Chyba są niepocieszone, mi się wydaje. Okej, okay, nie trafiają nas, jest dobrze, ale to chyba trafi... Tak, idealnie w bok. Jak zwykle. Helikoptery nie przetrwają długo, żadne z CSM-ami. Absolutnie. Są bez głowi. Idą na miejsce zdarzenia, co się właśnie wydarzyło. Oczywiście pewnie nikt nie przeżył, tylko my. Tak strzelam. No oczywiście. Wow, to wygląda fajnie, trzeba przyznać. I ta krew na samie, wow. Russian Earth Defense Forces. Any survivors? Negative. Damn. I see your location on a radar. Try to get to the highway. When you get there, await further instructions. Copy that. See you soon, American. Okay. Well, I'll be damned. Nie mam żadnych, bo nie mam 15 HP? To wygląda bardzo jak Zabijam Mayhem. Jest tu coś z tyłu, jakaś wyrzutnia rakiet na start na przykład. Ukryte z Galaxy USA 3, tak by the way. Tu jest sekret odnaleziony, okej, okay, elektryczność. Spoko. O, wózek widłowy. Ja wiem, jak tym się operuje. Dokładnie wiem, jak tym się operuje. No, ale są kompletnie inne niż te, do których jestem przyzwyczajony. Coś tu jest, coś tu jeszcze można. Może zdobyć? Nie, okej, okay, no musimy sobie z nim. Nie mamy w ogóle broni! No to zakładam, że wręczno. O, już mam 5 HP, świetnie. No nie mają głowy samo, ale okej. Okay. O kurde, to jest przerąbane, nie mam w ogóle zdrowia. No będzie strzelał, będzie strzelał, będzie strzelał. Dobra. Dobra, udało się. Jakoś tam jest trochę więcej zdrowia. Z tego co widzę. O, gnaj, tak, to jest CSM 3, okej. Okay. O, ryzykowałem dużo, to się opłaciło na szczęście. Czy ja widzę pistolet? Tak, okej, okay, mam gana. Chociaż tyle, mam 13 HP, ale mam pistolet, jest okej. Okay. Gdzie? No tu jest kolega, jeden, ale mi się wydaje, że jeszcze jeden do mnie tutaj krzyczał gdzieś.
Nie jestem do końca co do tego przekonany. O, tu na przykład jest kolega, okej. Dziwnie być znowu w Siriusami 3, tak by the way. Do tych Siriusami wszystkich. Musimy faktycznie sobie uzbierać to zdrowie od zera. To jest mega fajny motyw. Serio. No jak tam na górę wejść? A tędy, okej. Magiczne skrzynki Siriusami 3, no tak. Sekret naleziony. O, w mordę! Nie mogę sobie pozwolić na damage, niestety. Muszę być uważny. Tak bardzo, tu jest jeszcze zdrowie, okej. Już znalazłem dwa sekrety. Nie jest ze mną aż tak źle, mi się wydaje. Iść do przodu, czy iść na bok? Do przodu, mi się wydaje, jest dalsza część naszej rozgrywki, a tu na bok może być jakiś sekret gdzieś. Ale to wygląda fajnie. Tu mogę iść na bok, ale tutaj nic nie ma. Aż się wierzyć nie chcę. No ale nie ma. Mam jakiś napis po rosyjsku. Bo tak, jesteśmy w Rosji oczywiście. Jesteśmy oczywiście w Soviet Russia. Nie jest tak źle. 30 HP prawie. 10 tego. 10 pancerza. Mogę butelkę zestrzelić. To wyglądało całkiem fajnie. Są tu jeszcze jakieś butelki? Chyba nie. No dobra, idziemy dalej. O, na pewno! Czy ty sam byłeś zaniepokojony przez chwilę? O, to już sama trójki, kuźwa. Te mechanoidy są ciężkie, bo są celne i niebezpieczne jak Korea. Okej, okay, dobra. Przypominam, nie gram sobie Mega Man w czwórkę, tylko gram BFI aktualnie. Tu się wszystko rządzi innymi prawami. Znajdź klucz. Well, fine, coś tam fajnego jest z tyłu. Muszę znaleźć klucz. Klucz na pewno będzie w biurze, jak to zawsze było. Ale niekoniecznie musi być, nie? Są martwi ludzie wszędzie z tego, co widzę. Będzie gnali, słyszę właśnie. Okej. Okay. Pan z kolego. Co było? Okej. Okay. Mogę wejść na górę? Nie mogę wejść na górę tych budynków. A szkoda. Spadaj! Nie wiem, co tu pisze dokładnie na tych ścianach. No bo to jest po rosyjsku w końcu, więc no. To może nie wiem. Boże, co jest? Czy mogę w ogóle jakoś przejść? Nie. A mogę tu przejść. CS. Okej. Okej, okej. Tak, tu potrzebowałem na końcu. Nie, gdzie ja potrzebowałem klucza? Potrzebowałem gdzieś tutaj klucza? Nie. Wtedy indziej nie wejdę z tego, co mi się wydaje. Klucz dalej nie wiem, gdzie jest. Przydałoby się go znaleźć. Na pewno, znaczy to nie powinien moim zdaniem być tak rzucony losowo gdziekolwiek, nie? To by miało jakiś logiczny sens. Czy na fioletowo? Nie, wydawało mi się. Już myślałem, że w losowym samochodzie po prostu jest ten klucz. Tu jest właśnie ten klucz, musimy znaleźć. Bardzo bym chciał go znaleźć, nie powiem. Nie powiem, że nie, tylko nie wiem, czy on jest wcześniej, czy on jest później. Czy gdzie on jest? Wydaje się, jakby tutaj miał być gdzieś klucz schowany. Ale nie jest. Albo jest, a ja go nie widzę. Never mind. Idźmy po prostu. Czy jest to mój mail? Tak. I numer? Ciekawe. Ciekawe, już tu w ogóle pogubiłem w tym miejscu tutaj całym. Musimy iść tędy chyba? Tak, tędy, okej. Okay. O kurwa, dobra, okej. Okay. Okej, okej. Uff. Okej. Okay. Się padło koledze. Co miło. Mój cel jest dzisiaj nie taki, jak powinien być, niestety. No dobra. Nie jest najgorzej, nie jest najlepiej, ale nie jest najgorzej. To w ogóle fajnie wygląda. Może do środka tak typowo zajrzeć. Nie mam pojęcia, jak te poziomy trwają. Tak jak mówię, ktoś przeszedł całość w niecałą godzinę, więc to zobaczymy, jak to będzie tutaj wszystko miało. Nie mogę tego otworzyć. The door is locked. No, tam są fajne rzeczy z tego, co ja widzę. Chyba, tak mi się wydaje. No, nie mam klucza. To jest chyba najbardziej... Zbieram właśnie klucz. Czy ja zrobiłem właśnie klucz? Sprawdźmy. Co to było teraz?
Nie było tu. Gdzie to było teraz z tym kluczem? Tutaj, tak. Tak, zebrałem klucz, nie pokazało mi, ale zebrałem klucz. O, sekretny laser odnaleziony. Super. Ciekawe, czy wyrzucę jaki jest schowany na początku. Jeśli chodzi o Sirius sama, jakiekolwiek mapy. Czy kampanię powinien być, no ale mogę się mylić, nie? Mogę się oczywiście mylić. To jest locked, to gdzie musimy iść, żeby door był unlocked? Albo co musimy zrobić, co zebrać, żeby door był unlocked? Czy mogę to też otworzyć, skoro mam teraz ten? Zebrałem coś? Jak to było? Mogę wejść? Nie pokazało mi, że mam ten klucz. A specjalnie patrzyłem dookoła. Mi się wydaje przynajmniej, że nie pokazało mi, że klucz zebrałem. Nie, to jest locked, okej. Okay. It doesn't work. It doesn't work. Let's see. Shut up! Bardzo fajnie to było, że on był w takiej właśnie... w takiej ciemności wyletywał ze środka. Bardzo fajnie to wyglądało. I co, jest ciemno i wchodzimy do środka, nie? O Boże, tu gówno widzę. Cześć, gnarze. Co ty tam bijesz? Halo, stary. Uspokój się. Ja takie są dziwne, co taką czerwoną teksturę mają na sobie. Nie wiem, czy to jest bug, czy tak miało być. Ale w każdym razie to wygląda dziwnie. Tu mamy keycard. Tak, który nam pozwoli stąd wyjść. Mówicie o strzelby, której aktualnie nie mamy. Laser. Ale lasu nie będziemy malować oczywiście. No szkoda laseru. Co mnie tu teraz będzie czekać? Nic? Serio? Żaden komitet powitalny? Nic? Serio? A jednak są! Ci moi są, co? Wy jesteście stwórki! Co wy tu robicie? Jak się odpalało Netflixe? Kim wy jesteście? Nie dostałem was informacji, tak? Ale to było dziwne, oni są w czwórki. Ej. A to jest w ogóle sekret, lol. Okej, nie widziałem go wcześniej, tylko zauważyłem teraz. Oni są... Tak, oni są w czwórki, co jest? A już wiatr, już wszystko rozumiem. I użyli w czwórce jest Sabian Maker jako... przeciwników normalnie, tylko ja nie mogę im w głowę strzelać. Weird. Very weird. Dźwięki mają podobnego dźwięku. Ale kojarzę go. Ja najbardziej kojarzę ten dźwięk. Okej, no to lecimy, co? Panowie? Jest większa pola szczelia, to będzie ciężej, co? Na szczęście mogę biegać, więc mogę tym kamikadze... Boże, uciec! Nie powiem, trochę ich strzela. Cisną w ogóle, jak oni ciskają. I właśnie sobie Jamaica i czwórcy też mają ten czerwony, no nie? Znaczy zielone te lasery, czemu się powiedziałem czerwone? Zielone lasery. No nie, tylko nie wy, idźcie w cholerę, nie lubię was. Dobra, okej. Niebieskie hangary wyglądają bardzo jak sobie ja Mayhem. Ja tylko chciałem napomknąć. Ja to już chyba mówiłem. Ja się najpierw rozejrzę dookoła. Kamień szturmowy, kolejny wózek widłowy. Nie możemy przejść, nie możemy przejść. Tu mamy czołg. Tu też był w czwórce. Znaczy w tym sobie ja Mayhem. What the hell? Dziwnie. Biedny. Right, po kolei. Właśnie w ogóle wypogodziło, zmieniło się przez chwilę niebo, ale dziwnie. Dobra, co my tu mamy? Kamień szturmowy. Much better. Yes. Okej, okay, here we go. Oh shit. Ty się boisz sam, serio? Chociaż to jeszcze wody biomek z trójki, ta się nie dziwię. O, jest przejebany. W ogóle akacz ten, w ogóle ten, no akacz w tym, w... w samej trójce, ale jest dziwnie. Ktoś tu idzie? Idzie, kurwa, o Jezus! Jest ich dwóch! Możesz paść, proszę? W końcu, Jezus! It would be good for them to die, Sam, I agree! Jezu, on się nie odpierdoli, no. Odejdź, idź w cholerę! Ała, ja pierdzielę, tu umrę. A nie wiem, czy mam zapis, nie wiem, czy mam zapis! Odejdź! Jak ja nie lubię po prostu biomeków w trójce. Bo są ciężkie, po prostu... O kurwa, zatrzymałem się w miejscu!
zdychaj, proszę, dziękuję. Niektórych tych tekstów w ogóle nie słyszałem wcześniej, nie? W innym moim życiu. A i leżą martwa, ale super. Okej. Cześć, stary. Dziwny jest feeling tej broni. Bardzo dziwny jest feeling tej broni. Nie wiem, czy mi się to podoba. Ten feeling jest mega dziwny. Tak tylko mówię. Gdzie jest kolejny wiołek? Tam. Au, 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 o nie, tylko nie wy. Mam mało zdrowia. Tylko zabiję na spokojnie w ten sposób. Okej. Okay. Maj chyba użyje karabinu. Będzie lepiej. Chyba wygodniej. Mogę dużo amunicji do niego. Okej, okay, on palu. Nie wiem, czy to jest kolejny poziom, czy kolejna po prostu sekcja? No idea, no clue. Ale lecimy dalej, zobaczymy. Dobijemy do iluś minut, to będziemy się martwić wtedy. Coś tu jest pod spodem? Nie, tu był bardzo fajny sekret swoją drogą. Okej. Okay. Tu na dole coś może? Wygląda, by tu miało coś być w sumie. Odnaleziony sekret, kolejna elektryczność. O, są skrętalą, na, au, 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 au. Było bardzo niemiłe. No teraz go trafiła, what the fuck? No, tyle was było, panowie. Miło było, ale się skończyło umakowanie. Dla was. Mój kolego ze strzelbą. To są takie mega rosyjskie, rosyjsko-wojenne, takie szturmowe klimaty. To mega podoba. Zaczęliśmy kompletnie od zera, bez broni, 15 HP, same ręce, musieliśmy... To jest Scrapjack? Tak, to jest Scrapjack, to jest Scrapjack. O, jest Scrapjack i jeszcze Biomek tam stoi, super. Biomek, czyli te Scrapjacki działają specyficznie właśnie w trójce. Jeszcze nie padł! O Jezu, tutaj są mega wytrzymali, naprawdę są mega wytrzymali. A ja mam tylko na normalu. Jezus Maria, okej. Okay. Bardzo mało HP przez cały czas. To jest straszne. Znowu akacz. Okej, okay, F6 w takim razie. Tutaj coś czuję. W ogóle co mam w Netflixie? No tak, no nic nowego się nie dowiemy niestety. Nie zrobili Netflixy dla nowych przeciwników, co byłoby... Ogólnie to było super. Ale... No cóż. Nie wszystko musi być idealnie i w ogóle zajebiste. O nie, to Putin! To Putin! Gdania trzeba zabić. Skurwysyna. No, Bóg mi go kurwa zabił. Git, o to chodziło. I sam powiedział bullshit, haha. A, żarty mu się trzymają dalej, widzę. Niektórzy przeciwnicy się tutaj bugują strasznie, ale nie żebym narzekał, nie? Absolutnie nie narzekam. Okej, okay, fajne przeładowanie. Mi się wydaje, że przeładowałem przez chwilę, ale dobra. Co nie bijesz? Chcesz pysk? To jest w ogóle z tyłu rampa była, lol. No tak, w sumie musiał wbiec po czymś, nie? Coś tu jest schowane? Coś tu musi być schowane jeszcze, no. Mało sekretów znajduję, strasznie. Mi się tak przynajmniej wydaje, że pomijam niektóre sekrety. Not cool, not cool, not cool. Very not cool. No i ten, no, syjański bykołak, okej. Okay.
chyba po nim. Nic nie widziałem, ale chyba po nim. Serio nic nie widać, Jezus Maja, ej serio tu nic nie widzę. Ciężko zobaczyć cokolwiek. Mam cały czas bardzo mało HP. I się nie zanosi, żebym miał więcej, więc... Powiem sobie jeszcze kamerkę. Trochę chociaż. By mnie ścinała. Chodź kurwa. Tyle ci było. Klej? A tu można na szczęście klej robić mele. To jest piękne. To jest absolutnie piękne. Czy na górze będzie? Nie, coś tu z boku, po boku. Gdziekolwiek? Nie, stąd przyszedłem. O kurwa, mać, no dobra. Dobra, tyle ci było, kolego. Ło! Mogę go tu zestrzelić przez to? Nie, byłoby zajebiście, niestety nie mogę. Jest po tobie, kolego? Mam 11 HP, to nawet nie jest świeże w tym momencie. O, mam bardzo mało HP. A nie mam pojęcia, czy dostanę gdziekolwiek więcej. Odnaleziony sekret kolejny. To nie był sekret, to na pewno po prostu i tak bym tutaj zajrzał. Dwójkę dostajemy, ale ja bym chciał bardzo dostać zdrowie. To by się bardziej przydało, mi się wydaje. O kurwa! Czemu jej nie wziąłem? No. Ale to spieprzyłem, mam ochotę wczytać, ale nie wczytam. Może tak. Ale nie wczytam aktualnie. Okej, no dobra. No dobra. Nie to chciałem użyć, ale okej. Ojej. Ja są klej, nawet nie wiem. Kamikaze lecą, to widzę. Nie wiem, ile tych skarbczaków tutaj jest, niestety. Ała. Ta modyfikacja nie jest łatwa, w sensie ta łapa nie jest prosta do przejścia. Absolutnie. Trzeba być mega uważny przez cały czas. Bo jeden skarbczak padł, nie wiem ile ich jest, powtarzam. No bo nie wiem ile ich jest. Troszkę mi się dostało, niedobrze. Jezu, trochę, no, trochę i leci, nie powiem. Każde przeładowanie to jest tragedia aktualnie. Kleja słyszałem. Kleja widzę. Żegnam. No, ktoś się wkurzył, nie powiem. Kurde, bardzo blisko, żeby on padł. Au, au, fuck! Gdzie on jest? Chyba z tyłu. Nie. Oj, padłem. Mnie z boku rozwalił. Źle rozumiem kompletnie, mi się wydaje. O kurwa, no to teraz już w ogóle. Jestem w takiej samej sytuacji, jak byłem przed chwilą. Sejo. Jestem w dupie. Jestem absolutnie w dupie. Nic w ogóle mój temat nie zadaje. Ja pierdzielę. Dobra, wiecie co zrobimy? To robimy w tym momencie. Tam sobie postrzela. Ja postrzelam w niego. I będzie po nim pięknie. O to chodziło. Dobra, zajebiście. F6. I możemy działać. Teraz. Dzięki laser gunie. No ile można z ciebie strzelać? Typie. Dobra, zajebiście nam to wyszło. To jest z tyłu kolega, którego trzeba też... O Jezus, ukrócić. Nie widzę piamerków w trójce! Czemu nie strzeliłeś? Sam? Teklu? Czemu nie strzeliłeś? Jak cię o to prosiłem? Co to był za spawn tego biomecha?
Co to był za jego spawn? What the hell? Zajmij się, do przodu mam być z tyłu? Gdzie mam być w końcu? Bo już nie ogarniam pomału. Musiałem go dostać, Jezus Maria. Że ja mam czas przeładować, jestem naprawdę gigaczadem, no naprawdę. Gdzie on jest? Tutaj. Zablokowałem się jeszcze, na szczęście je dostałem. Chodź tu, kurwa. No i ten spawn tego właśnie biomecha w tym momencie, to jest diamant. Zdechniesz sobie, kolego. Na środku jest zdrowie, przydałoby się tam iść. Opa, jolo, idziemy. Biegniemy wręcz. O kurwa! Cię nawet w podstawce nie ma, tylko jesteś UPKA, motherfucker. W ogóle trzeba mieć DLC chyba wszystkie. To trzeba mieć wszystkie wersje właśnie Fusion. Trzeba mieć Canyon of Nilu, w ogóle DLC, do dwójki DLC. Trzeba mieć każdy DLC, żeby grać w ogóle w to. Także, no, tak to by ten się nie pojawił, kolega, no nie? Sekret odnaleziony kolejny. Ja potem nie mam każdego, co to w ogóle jest? Okej, okay, wygląda to co najmniej przerażająco. Rum pum poro, rum pum poro. To wygląda jak koniec poziomu, tak by the way. Co my tu mamy? Coś tu jeszcze będziemy mieli? Chyba nie, uzupełnimy sobie amunicję. No, tak, o dwa chyba. Ale uzupełniliśmy, to jest najważniejsze. Idziemy tutaj. Koniec pierwszego poziomu. Okej, okay. 7-7 sekretów, yeah! Udało się znaleźć wszystkie, kozak. Playing time, estimated time 5 minut, a mi zajęło 21. No cóż. No cóż. To 3 poziomy z tego, co właśnie patrzyłem na internecie. Także cóż, panie i panowie, dziękuję za oglądanie. To był pierwszy odcinek, no można powiedzieć, że odcinek Serious Sam Fusion Red Day, Episode 1, pierwszy poziom. Także cóż, mam nadzieję, że się podobało, dajcie znać, co myślicie o tej modyfikacji i czy chcecie zobaczyć więcej, a i tak nagram więcej, więc tak będzie więcej. Ale tak się wypowiedzcie. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa, zapraszam was na kolejne odcinki Serious Sam Red Day. Trzymajcie się. Pa, pa!